Słuchajcie, kończę właśnie dla Was film o historii i przesłaniu Georgia Guidestones, ale chwileczkę musicie jeszcze na ten filmik poczekać. Natomiast dobra wiadomość, akurat na niedzielny wieczór, to taka, że wczoraj opublikowano zawiadomienie, że szatański plan pani gubernator Nowego Jorku, Katie Hochul, chyba tak się wymawia jej nazwisko, został rozniesiony w pył przez bardzo ambitną prawniczkę, panią Bobby Ann Flower Cox, która działając pro publico bono, wystąpiła do sądu, przeciwstawiając się planowanemu przyznaniu rządowi praw tworzenia tak zwanych obozów izolacyjnych, gdyż bądź obozów kwarantanny. Do obozu tego miały trafiać osoby podejrzane o zarażenie się chorobą. Według pani gubernator nie były potrzebne żadne specjalne kompetencje, wystarczyło samo przypuszczenie. Jednak nawet w tak bardzo nastawionym, demokratycznym Nowym Jorku sędzia wziął pod uwagę fakt, że istnieją już prawa epidemiczne i że samo przypuszczenie nie może być podstawą do skazywania człowieka, do uwięzienia człowieka. W związku z tym plan pani gubernator został przynajmniej odsunięty w czasie. To bardzo dobra wiadomość, ale jednocześnie i przerażająca, ponieważ pokazuje nam, jak dużo dzieje się za naszymi plecami, jak straszną rzeczywistość nam się szykuje. Chociaż okazało się, że wizja zarazy w nowym wydaniu jest po prostu wyssana z palca, to jednak środki to tak przypominają to, jakby ktoś chcąc zabić muchę, użył maczugi i uderzył śpiącego człowieka w skroń. To tyle, to tylko kilka słów. Nie dajmy się, Nowy Jork też się nie daje. Miłego wieczoru, kochani.